dobry bardzo. Tutaj tak klasykiem zapoczątkuję, czyli dobry, Danielem Kisielem, którego być może niektórzy jeszcze z Was pamiętają. Myślę, że Marko Buchowski bardzo dobrze. Witamy Was wszystkich w PL3 Raport. Zapraszamy na cotygodniowy program, który w zasadzie jest po tygodniowej przerwie i wraca na antenę. Także zapraszamy Was wszystkich. Tradycyjnie zaczynamy tutaj od nowości, co się działo w tym minionym tygodniu pełnym, czterodniowym, bo ten poprzedni był troszeczkę krótszy ze względu właśnie na długi weekend, podczas którego wszyscy odpoczywaliśmy. No i co? Działo się wiele. Zaczniemy tutaj od najwyższej klasy rozgrywkowej. Filtry przegrywają pierwsze spotkanie, ich pogromcem ma i projekt. Tak, bardzo duża niespodzianka, przynajmniej według mnie. Nie wiem jak to, według innych, ale według mnie. No dwie drużyny tak naprawdę z wielką historią, z wielką przeszłością w PL3 Ergol. To są dwie ekipy. Pierwsza i czwarta chyba, tak z głowy. No to są w ogóle drużyny, które grają od pierwszego sezonu na trawie i w hali w zasadzie też, więc w każdym sezonie one z nami były. 2012 rok, wiosna 2012 roku, to wtedy był pierwszy sezon PL3 Ergol i My Projekt oraz Filtry w tymże sezonie już były w naszych strukturach zaszeregowane. No i teraz kolejny pojedynek między tymi zespołami, tym razem My Projekt. Mimo wszystko niespodzianka, no bo Filtry do tej pory same zwycięstwa, Filtry szły od wygranej do wygranej. Wielu już tutaj wieszczyło, że Filtry mogą zdetronizować Ego, no ale po tej porażce ta sytuacja u góry tabeli jest no, bardzo ciekawa. Ale nadal mogą to zrobić, chociaż utrudnimy sobie sporo sytuacji. To zdecydowanie tak. Natomiast ale Ego... No ja wiem, po ciężkim początku, bardzo ciężkim. Im plus, tak. No właśnie, bo tutaj Artur wrócił do bramki, jego początkowo nie mogliśmy oglądać ze względu na pewien uraz, którego doznał podczas uprawiania innego sportu, tak powiedzmy. No i jednak jak ta ikona wróciła do bramki, to cały zespół zaczął zupełnie inaczej funkcjonować. My Projekt, który był tutaj stawiany w roli głównego kandydata do zajęcia miejsca barażowego, okazuje się, że odskakuje od tej strefy barażowej i w niej obecnie Lambada, która po zwycięstwie nad My Projekt w tym sezonie 17 bodajże do 2 już wieściła, ogłaszała, że podium jest jej. Tak. Tu chłopaki chwilowo chyba 5 spotkań, 4 punkty, czy jakoś tak, nie chcę już teraz mieszać, ale no, spodziewałem się dużo, dużo więcej. Natomiast jest jeszcze dużo, dużo spotkań przed tak, nami. Tak, ale to się jednak zalążek taki jest co gonić, żeby gdzieś tam wylądować w górze. Być może Piotrek Nowosielski powinien pomyśleć o zatrudnieniu psychologa w drużynie, ponieważ no, z każdym kolejnym spotkaniem, z każdym kolejnym porażką jednak to z tyłu głowy będzie się działo, że Lambada jest na ostatnim miejscu w tabeli. Mówimy ostatnim, bo w zasadzie to jest przedostatnie miejsce, ale wiadomo jak pizzeria wycofała się, no to ona jest na tym ostatnim miejscu już plasowana i jej nie liczymy, więc Lambada jest na ostatnim miejscu w tabeli z drużyn grających. No i każde spotkanie tak naprawdę teraz jest walką o życie. Tak. No chłopaki, że tak powiem, margines błędu już wykorzystali teraz tylko do przodu. No, zobaczymy jak to będzie. Piotr Nowosielski, pozdrawiamy. Życzymy oczywiście zdrówka, bo obecnie kapitan tego zespołu, prezes, dyrektor, ktokolwiek jeszcze. Wszystko. Człowiek, instytucja. Al dente. To już nie wnikam. Piotrek tutaj ma kontuzję, więc go też nie widzieliśmy podczas ostatniego spotkania, ale być może już w środę do Lambady wróci. Chłopaki muszą to wykorzystać, takiego nie ma. Czyli teraz jest mocniej. Jest moc. Myślę, że Piotrek mógłby tutaj troszeczkę inaczej to sformułować i polemizować z Twoją tezą. No ale zobaczymy oczywiście. W drugiej lidze, tutaj powiemy o Twoim zespole, usługi pogrzebowe Światłość Wiekuista. Pierwsza porażka w tym sezonie, pierwsza strata punktów. No chyba tutaj ze względu też można powiedzieć na kondycję, nic nie mówiąc drużynie, z którą przegraliście. Dlaczego mówię o kondycji? Ponieważ zagraliście jako pierwszy zespół w tym sezonie 2 mecze jednego dnia. Tak. No, Alfa oczywiście pokłonnej w pełni gratuluję, bierzemy to na kratę. Niestety przegraliśmy też tak po części ze sobą. No nie wyszło na to. Nie zdaliśmy egzaminu, który chcieliśmy zdać, a polegliśmy na nim gdzieś pierwszy mecz. Nastrzeliśmy 12 bramów, wszystko fajnie, pięknie. W drugim meczu już nie bardzo to wszystko wyglądało, ale oczywiście no stało się, także po prostu gratuluję zwycięstwu. Być może trzeba było w 35 minucie przy wysokim prowadzeniu w pierwszym meczu już troszeczkę odpuścić, ale te kolejne bramki były też dla Was istotne. No ale to rzecz jasna, nigdy nie można... Wiemy na przyszłość, że to nie było dobre rozwiązanie. Może gdyby było u nas więcej, to też inaczej. A ile to było?
No 10, ale no później jeden się posypał, tak, no 9 w sumie mamy sprawy, tak śmigających. I ty? No, czy 8. No właśnie. Dojdziemy do 7 w sumie. No, za chwilę tak się skończy, wtedy już rozumiem skąd ta pierwsza porażka. Nie, ale fajny mecz, bardzo fajny mecz, lepiej grać takim, że tak powiem, troszkę inne wyniki. No i tym większy tutaj przedsmak emocji przed spotkaniem z Jurkomem, rzecz jasna. W trzeciej lidze Vetrex wygrywa pierwsze spotkanie w tym sezonie. Sporo na to czekał, ale doczekał się, bo jesteśmy gdzieś tam w okolicach półmetka rozgrywek wiosennych. No i udało się w końcu. Tutaj Marek Rak, Igor Wawrzeńczyk, te ikony naszych rozgrywek, myślę, że są uradowane w końcu. Chłopaki dosyć mocno są, które macie, tam widziałem, wynikowo dostawali w cudzysłowie, ale jak przyszedł czas i przyszła i wygrana. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, zobaczymy jak teraz Vetrex będzie sobie radził w kolejnych spotkaniach, ale wydaje mi się, że jak już ten worek został otwarty, to powinno być łatwiej o kolejne punkty. Tym bardziej, że patrząc na terminarz, Vetrex kilka spotkań już z drużynami z górnej części tabeli rozegrał, także myślę, że o te kolejne oczka powinno być łatwiej. Czwarta liga. Tutaj mamy Moonlight, o którym chcieliśmy powiedzieć, mamy Kominiorza. Te drużyny straciły pierwsze punkty w tym sezonie. Po spotkaniu bezpośrednim pomiędzy sobą. Tak. 2-0 Kominiorz prowadzi, Moonlight wyrównał, miał szansę, żeby wygrać, ale chyba tak idea samej tabeli, idea z perspektywy, znaczy chyba wynik taki zasłużony. Z tego co mi opowiadałeś w kuluarach, Kominiorz wygrywał 2-0. Tak. Moonlight gonił wynik. Nie chcę włosku, ale tak mi się wydaje, że tak było po prostu. Natomiast na chyba Moonlight sam siebie już faworytem tutaj tej ligi okrasił, ponieważ no, po spotkaniu pomiędzy zawodnikami gorąca dyskusja się wytworzyła i nie do końca oni sami mogli się pogodzić z tym, że no, te pierwsze oczka stracili. No, zdarza się, są nerwy. Zostaje na boisku. No zdecydowanie tak. Natomiast jeśli chodzi o Kominiarza, tutaj muszę taką małą anegdotkę odnośnie KS Gdańsk, bo te drużyny się okazuje są ze sobą powiązane. Rozmawiałem ostatnio z Adrianem Rybantem, tutaj zawodnikiem KS Gdańsk. On powiedział mi, że chłopacy z jednej i z drugiej drużyny znają się bardzo dobrze z czasów szkolnych. No i co się okazuje, w tychże czasach szkolnych drużyna KS Gdańsk, w zasadzie no zawodnicy, bo wiadomo, że oni wtedy się tak nie nazywali, zawodnicy KS Gdańsk prezentowali dużo wyższą formę niż zawodnicy Kominiorza. No on minęło kilka wiosn i się okazuje, że role się odwróciły. Coś poszło nie tak, ewidentnie. Komuś poszło nie tak, Kominiorzowi poszło tak, a zawodnikom KS Gdańsk nie tak. Natomiast no, sam jestem ciekawy, skąd taka metamorfoza, taka forma obecnie zawodników Kominiorza. 6 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek. Myślę, że 90% drużyn w PL3 brałoby taki bilans w ciemno. Tak. Jak najbardziej, bardzo dobry bilans. I czekamy co dalej, bo tam jednak w końcu się, raczej w górze tabeli zrobiło się ciekawe. No tak, mamy Żurawia bez porażki, mamy Moonlight Gdańsk bez porażki, mamy Kominiarza bez porażki w tym sezonie oczywiście. Dla mnie Kominiarz to naprawdę duża rewelacja czwartej linii grupy B, no bo w tamtym sezonie, w którym Kominiarz debiutował, no to tak aż dobrze to nie wyglądało, a teraz ta metamorfoza naprawdę wypaliła, tak powiedzmy, i Kominiarz walczy nie tylko o medale, ale o zwycięstwo w całej lidze. Także ja osobiście przed sezonem bym na nich nie stawiał, a się okazuje, i właśnie to jest piękno piłki, że no, nie wszystko jest tak, jak na papierze wygląda. Tak jak i u nas. Też bym na nas nie stawiał, a jesteśmy w czubie. A jesteście w czubie. Powiedział, że będziemy w drugiej stronie, ale jest fajnie. No i pięknie, i o to chodzi, jak najbardziej. Moi kochani, tyle jeśli chodzi o nowości. Przechodzimy do drugiego działu, tak jak zawsze, gość tygodnia. Gościem tygodnia Damian Marek, zawodnik, przedstawiciel, kapitan drużyny Renkaar Paladynika Wilności. Zespół, który też jest zaskoczeniem in plus tego sezonu. Zespół, który jest liderem drugiej ligi grupy A. Z tego co pamiętam 7 spotkań, 7 zwycięstw, 21 oczek, zdecydowany lider swojej grupy. Też właśnie taka niespodzianka mi się wydaje. Niebiescy w tym sezonie znakomicie wystartowali i ten poziom utrzymują. Tak, myślę, że to będzie rywalizacja z Galaxy Gdańsk, który ma chyba troszkę mniej spotkań. I stratę punktów. Tak, już to się zdarzyło, ale mimo wszystko myślę, że Galaxy indywidualnie jest bardzo mocne.
Jest jeszcze oczywiście creme de la creme, który też bardzo mocno. I myślę, że ta trójka będzie między sobą walczyła. Ta trójka powinna znaleźć się na podium. Pytanie właśnie w jakiej konfiguracji. Aczkolwiek, tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, no, niespodzianki w piłce się zdarzają dosyć często i to jest jej piękno. No ale zobaczmy, co Damian Marek, o którym jeszcze dzisiaj powiemy, ma nam do przekazania podczas wywiadu z Oskarem Wójcik. Drugi wywiad dzisiejszego wieczoru z nami. Damian Marek. Podejść troszeczkę, żeby cię kadr obejmował. Okej, z jakiej ekipy? Ja jestem kapitanem Paladynów Prawilności. Druga liga, grupa A. Skąd pomysł na nazwę? Nazwa pojawiła się na turnieju 5 lat temu, wymyślona przez kolegę, który dawno już z nami nie gra. Totalnie losowa. Okay. Nie ma żadnego tej powiązania z... Ja się przesunę. Okej, powiedz w takim razie, jak wyglądają występy w waszym sezonie obecnym? Na razie idzie nam niezwykle dobrze w porównaniu do poprzednich sezonów. Wygraliśmy wszystkie mecze, bodajże 6 meczy. I zmierzamy po awans, mam nadzieję. Dzisiaj powinniśmy to potwierdzić, myślę, w tym składzie. A czy jesteście niepokonani cały czas? Rozumiem, że ani jednego meczu nawet nie zremisowaliście? 5 meczów, 5 wygranych. Czyli dzisiaj szóste spotkanie z kim? Z zespołem GCE. A, czyli Grzesiu Szymczewskiem i Szymczewski. Tam jest dużo takich duetów ojciec i syn, czyli dwa pokolenia. Ciekawy jestem, jak sobie poradzicie z Emilem, który no, był też kilka razy królem strzelców różnych lig i na pewno będzie groźnie, chociaż słyszałem, że ma kontuzję. No, mamy zawodnika w obronie Oksy w Cedziku. Mam nadzieję, że dobrze poradzi sobie tutaj z tym ofensywnym zawodnikiem. Szczerze mówiąc, chyba nie grałem nigdy przeciwko niemu, więc no, mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony i będziemy mieli dobre widowisko po prostu dzisiaj. A jaki był dotychczas najbardziej zacięty mecz w tym sezonie? Z kim było najtrudniej wam zwyciężyć? Chyba z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Mecz zaczęliśmy fantastycznie, strzeliśmy sobie samobuja w pierwszej akcji. Przegrywaliśmy nawet 3-1, a po przerwie wyciągnęliśmy wynik na 5-3, więc tu na pewno pokazaliśmy trochę charakteru, że jednak będziemy walczyć w tym sezonie o awans. Myślę, że zdecydowanie pokazaliście charakter ze względu na to, że ta drużyna zawsze wytrwale walczy do końca i oni naprawdę nie odpuszczają, także gratuluję tego zwycięstwa. Pokazali to na pewno w meczu z byłym liderem, wygrywając z nimi w końcówce, więc... Nie dość, że my ich pokonaliśmy, to jeszcze nam sprawili dobry uczynek. Czyli bardzo szczęśliwie, ale też no, to jest zasługa waszych umiejętności, że jesteście tak wysoko. Powiedz, jaką ty pełnisz rolę w drużynie, oprócz tego, że jesteś rzeczywiście kapitanem? Poza byciem kapitanem, jeszcze tutaj organizuję chłopaków. Sam jestem bardziej ofensywnym zawodnikiem, chociaż zdarzało mi się też grać na obronie. Generalnie... Jak twoja klasyfikacja strzelecka i jak wygląda w ogóle Kanadyjka u ciebie? To i razem z naszym drugim napastnikiem, pomocnikiem, zwał jak zwał w piątkach, Oskarem, przodujemy chyba w klasyfikacji, bodajże dwa pierwsze miejsca. Nie pamiętam dokładnie, ile to jest bramek w tym momencie, chyba 18 w moim wypadku, a w jego już chyba ponad 20 nawet. No i to się też przekłada na klasyfikację kanadyjską, też chyba pierwsze dwa miejsca albo w top 3 jesteśmy. Z asystami trochę gorzej, chyba ja mam drugie miejsce, Oskar czwarte, a na pewno wyprzedza nas tam jeden z zawodników z drużyny Creme de la Creme. Jesteście w gazie, jesteście mocni, w takim razie pokuszę się o stwierdzenie takie, czy wasza drużyna może przejść ten sezon bez porażki i bez remisu? No myślę, że dzisiaj będzie dobry sprawdzian, ponieważ mieliśmy bardzo ciężki weekend, wyjazd na obóz przygotowawczy poza granicę Gdańska. No mam nadzieję, że chłopaki będą w formie po prostu i że jakoś uda się wygrać dzisiaj. Rozumiem, że była ciężka zaprawa. Dokładnie, dwie noce ciężkiej walki i przygotowań. Czyli głównie skupiliście się, jak rozumiem, na budowaniu kondycji i wytrzymałości. Dokładnie, i na zgraniu i treningu główek. Okej, w takim razie mam nadzieję, że wasz obóz przygotowawczy przyniesie efekty. Życzę kolejnego zwycięstwa. Dzięki. Powodzenia. Dzięki. No i Renault Car, tak jak wspomnieliśmy, lider drugiej ligi grupy A. Zobaczymy, czy ten status zachowa zespół do końca sezonu. Będzie ciężko, tak jak powiedziałeś, bo tutaj Galaxy i Creme de la Creme będą gonili. No ale kapitan w formie, kapitan tutaj pozytywne myślenie pokazuje. Także mentalnie Renault Car jest bardzo mocny, a atmosfera w drużynie jest bardzo istotna. Także myślę, że no już teraz są panowie zwycięzcami. Oczywiście jeszcze kilka spotkań przed nimi, ale no, dla mnie to jest jedna z większych niespodzianek właśnie na plus tego sezonu. I co by się już teraz nie działo, to Renault Car po wiosnie 2021 w mojej pamięci pozostanie. Tak. Przypominajmy tylko, że atmosfera lubi wyniki, a nie wyniki atmosfera.
Tak to było. Mądrego to i dobrze zawsze posłuchać. Dobra, moi drodzy, statystyki przed nami. Statystyki tygodnia, to co nasz ekspert zawsze podkreśla najbardziej, lubi liczby, liczby, jeszcze raz liczby. No to na dzień dobry mamy najwyższe zwycięstwo, czyli 14-2 Leśniewski kontra Kurenda. No niespodzianka, z jednej strony na plus, z drugiej strony na minus, no bo Leśniewski wygrywa bardzo wysoko, ale wygrywa z jedną z najbardziej legendarnych ekip naszej ligi, która w tym sezonie przeżywa, no nie ma co ukrywać, przeżywa mały regres. Duży kryzys bym powiedział, co mecz są troszkę inny skład, co mecz inni zawodnicy, nie może, ciężko zbudować coś na tym. Ja myślę, że Paweł po twoich słowach weźmie się w garść i zacznie budować jednak znowu potęgę Team Kurendy. No zespołu, który... Trzeba się w Ziołdowie. Na przykład. Transferów. Jeśli patrząc przez pryzmat historii, wydaje mi się, że to nie jest zespół, który zasługuje na tego typu porażki, no bo to jest jednak wynik, który idzie w świat. Gdzieś tam w tych niższych ligach, no to takie wyniki się zdarzają, natomiast tutaj Kurenda, przecież to jest naprawdę zespół, który wielokrotnie znajdował się na podium naszych rozgrywek, bierze w nich udział od początku ich powstania, także no wydaje mi się, że tutaj Pajo powinien zasięgnąć opinii, rady od Piotrka Pachnika, który też wydawało się, że filtry w zasadzie kończą się, mówiąc tak kolokwialnie, a podniosły się z kolan i teraz znakomicie się prezentują. Także Pajo, znasz Piotrka, być może on ci jakieś tam wskazówki udzieli, no bo wydaje mi się, że Kurenda naprawdę zasługuje na zupełnie inne wyniki i inne miejsce w tabeli mimo wszystko. No jest na wyższej klasie rozgrywkowej, ale mimo wszystko na innym miejscu się powinna znaleźć. Z tego meczu również tutaj mamy Kubę Filipka, najlepszy Kanadyjczyk i najlepszy strzelec, także do niego wędrują nagrody. 11 asyst. Czyli jedną asystę dołożył. Tak. 10 bramek strzelił Kurendzie, no to też niesamowite liczby. No i asystenta tutaj właśnie wspomnieliśmy poprzednio przy gościu tygodnia, że jeszcze o Damianie Marku będzie. Właśnie on został najlepszym asystentem w tym minionym tygodniu. 6 asyst, z tego co pamiętam, tak zaliczył. Także serdecznie również mu gratulujemy. No dobra, no to tyle jeśli chodzi o statystyki i przed nami drużyna tygodnia. Zespół tygodnia. Tutaj mamy do powiedzenia dzisiaj kilka słów na temat Galaxy Gdańsk 3-0, czyli dwie reaktywacje już zaliczone. Galaxy po raz trzeci powróciło do rozgrywek, no i wraca w świetnym stylu. Rozpoczęło rozgrywki od drugiej ligi, no i chyba dobrze się stało, no bo widać, że ten zespół spokojnie na tą drugą ligę poziomem się łapie. Pierwszy mecz może mały falstart, ale potem każde kolejne spotkanie, no to znakomita forma i od zwycięstwa do zwycięstwa biało-czarni kroczą, niczym Juventus. Żółto-czarni obecnie. Żółto-czarni, a faktycznie, tak, bo to kiedyś mieli takie biało-czarne siaki, niczym Juventus Turyn, zresztą logo Lambada. Nawet bardzo przypomina. Lambada też, o tak, dokładnie. No dobra, faktycznie koszulki mają teraz żółto-czarne, to się zgadza. 6 zwycięstw, wicelider tabeli drugiej ligi grupy A. No i wiele gwiazd, wiele osobowości, które są znane szerszej publiczności. Tak, no po pierwsze bardzo mocna ekipa. Kilku chłopaków, którzy mają za sobą przeszłość w najwyższych klas swojej rozgrywkowej. Poza tym kopią gdzieś tutaj po okolicznych... Grają. O, dobrze. Grają. Przepraszam. Pomyliłem ludzi. I ten, i chłopaki naprawdę, jeśli chodzi o zbudowanie zespołu, chyba atmosfera jest, więc jakby... Myślę, że to drużyna na awans. No mamy kilka nazwisk tutaj w bramce, chociażby kolega Wiśniewski, który wcześniej występował w bramce Dekpolu. To jest chyba takie największe zaskoczenie, bo do tej pory w Galaxii go nie oglądaliśmy, no a teraz on tutaj się właśnie pojawił, pomimo że Dekpol mimo wszystko dalej rywalizuje, co prawda szczebel niżej, ale jest na naszej mapie piłkarskiej. No ale tak jak wspomniałeś tutaj, kilka takich mocnych nazwisk. Mamy Oliwiera Bławata, który był kiedyś rozchwytywany w PL3, w zasadzie wszędzie go chcieli. Ego go nawet bardzo mocno tam naciskało, żeby do nich przyszedł zawodnik. No ale Oli zawsze młody i w gazie. Więc zawodnik Ekstraligi, Ekstraklasy, futsalu przecież w kilku sezonach. Mamy Łukasza Szudzika, mamy Doriana Dorosiewicza, mamy Damiana Szweda, Leszek Kuszelewicz wrócił ostatnio nawet do zespołu. Także no naprawdę jest tutaj tych osobowości multum.
jest Michał Buraczewski przecież, który też w Ekstralidze miał chociażby swój zespół. Papier może i przyjmie wszystko, ale tutaj wydaje mi się, że ten papier naprawdę jest ozłocony niesamowicie. O, ciekawe stwierdzenie. No tak po prostu patrząc na poszczególne osobowości, wydaje mi się, nie że... Na papierze to jest ekipa na wyższe, a nie niż na drugą ligę. No i tak wszystko do tego zmierza. Natomiast w tym tygodniu Galaxy tylko 6-4 z FC Red Tube. Patrząc na sytuację w tabeli... Wyjątkowy mecz dla Łukasza Siudzika, dodajmy. A no właśnie, bo to zawodnik, który występował w Red Tube. Zresztą te drużyny bardzo dobrze się znają z tego co ja wiem. Łukasz Siudzik grał w Red Tube w momencie, kiedy właśnie Galaxy zniknęło z mapy. Jeszcze poprzedni sezon. Chociażby, dokładnie. No ale tutaj widać, że jednak taka chęć jednak bycia kapitanem, stworzenia własnego projektu, reaktywowanie Galaxy doprowadziło do tego, że Łukasz z Red Tube'a odszedł. Red Tube chciał się postawić, no bo to mecz takiego właśnie podwyższonego ryzyka, troszeczkę mecz może nie o 6 punktów, ale mecz z podtekstem. No prawie się udało, bo patrzę na sytuację w tabeli i na poziom prezentowany przez te zespoły w tym sezonie, no to spodziewałbym się wyższego zwycięstwa Galaxy. Widziałem jedną bramkę, tylko nie wiem autora, po prostu tak zza połowy takie uderzenie, naprawdę kandydat z ale miejsca. Ale zawodnika Galaxy? Chyba, ale właśnie nie wiem, kto tu uderzył, bo z daleka, ale już po prostu sam pułap, no nie do wyjęcia. To aż dziwne, że tutaj panowie z Red Tube'a strzelali z połowy, bo oni jednak są fanami Ligi Włoskiej, a Liga Włoska to troszeczkę inne granie niż finezyjne strzały z 40 metrów. Ale zobacz, może akurat Marek Kapusto? Nie wiesz. Nie, właśnie nie wiem, kto uderzył, ale tylko już widziałem po prostu sam efekt. Aż sprawdzimy. My myślę, że bramka będzie w weekend. Weekend będzie w piątce. Więc. W piątce, jeśli chodzi o bramki tygodnia. No i co? I Galaxy, tak jak mówisz, raczej powinna być to pierwsza liga w kolejnym sezonie. I myślę, że to nie będzie koniec marszu tego zespołu w górę. Tak, bo jest w stanie wygrać i pierwszą ligę. Jest w stanie powalczyć. Absolutnie zgadzam się. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Na papierze, tak jak wspomnieliśmy, to jest bardzo, bardzo mocna ekipa. No i dobrze się stało, chyba że w tej drugiej lidze po reaktywacji wystartowała, bo poziom niżej by to mogło troszeczkę psuć zabawę zarówno temu zespołowi, jak i innym. Dobra, tyle jeśli chodzi o Galaxy. Rzecz jasna, odsyłamy tradycyjnie na naszą stronę, to też kilka zdań o tym zespole, który po raz drugi się reaktywował. I to nie jest jeden zespół, który tak naprawdę po raz drugi powrócił. Tak, Oskara Wójcik tutaj też wrócił. Dwa razy wracało. Tylko że oni w nazwie jakby tutaj nie chcieli mieć żadnej cyfry, która by świadczyła o tym, ile razy właśnie ten powrót następował. Dobra, to tyle jeśli chodzi o drużynę tygodnia. Przed nami już przedostatni dział, czyli pytanie tygodnia. Moi drodzy, pytanie tygodnia. Tutaj ekspert naszego zaskoczę, bo nie widział, ani mu nie przekazałem, jakie będzie pytanie tego tygodnia. Zaczęliśmy Euro. Program, co prawda, nagrywamy jeszcze w momencie, kiedy Euro nie wystartowało, to jest piątek rano. Chcesz powiedzieć, kto wygra? A więc nie, spokojnie. Ale zakładam, że gdzieś w okolicy soboty lub niedzieli ten program oglądacie. Patrzcie, szanse Polaków na Euro. Słucham pana. Powtarzam, przy takich okolicznościach, że zawsze idziemy po złoto. No i tutaj się kłania Jurek Engel, który na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii wszem i wobec wszystkim ogłaszał, że do Korei i Japonii Polska jedzie po złoto. Ja osobiście przyznam szczerze... Nie, tak zupełnie poważnie. Jeśli chodzi o, na przykład, tak patrząc przez pryzmat siatkówki, uważam, że gdy pojedziemy na igrzyska, to nic innego oprócz złota nie wchodzi w grę. Tak zupełnie na poważnie, będąc podwójnym mistrzem świata i dochodzi Wisłę do Leon. Ale patrząc przez pryzmat piłki nożnej, gdzie troszkę kadra nam się posypała jednak, gdyż jestem chociażby fanem Krystiana Bielika, jego talentu, który nadal nie może eksplodować w kadrze, czy... Bo już tu nie mówię o Alku, czy o innych zawodnikach. Uważam, że wyjdziemy z grupy, to tak, i skończymy na kolejnej fazie rozgrywki. Gdzieś te 3-4 punkty będą potrzebne. Problem, wydaje się, uważam, może powstać w ataku. Z drugiego miejsca wyjdziemy z grupy. Nie wiem, gdzie tam trafimy dalej, ale po prostu na kolejnej fazie zakończymy. Czyli jak drugie miejsce, to szacuję, że będziemy mieli 6 punktów albo 4. Myślę, że patrząc optymistycznie, z Szwecji jesteśmy w stanie, mimo że nie gra
gramy do siostry, no to już kwestia od dłuższego czasu gramy do szczepiach. Uważam, że jednak potencjał jest w tej kadrze i tu indywidualności mogą zdecydować. Tylko pytanie, kto ma strzelać bramki, bo nie mamy Arka Milika, nie mamy Krzysia Piątka, Lewy na 2 euro, czyli 2016 strzeli łącznie dwie bramki na Mistrzostwach Świata. Ale to jest Lewy, to już nie mamy co zobaczyć. Patrzę przez pryzmat innych jego statystyk, gdzie uważam, że coś się znajdzie. Czytałem w przeglądzie sportowym, Lewy by został porównany do Bartka Bosackiego, bo Bartek Bosacki ma tyle samo bramek na wielkich turniejach, co Robert Lewandowski. No, liczby też oczywiście są jakąś tam wymierną osiągnięć, natomiast tak jak mówisz, no Lewy to jest jednak też inna postać. No dobra, to bo się tutaj rozwijamy nie w tą stronę. Szybciutko tutaj trzy wyniczki. Najpierw Słowacja, potem Hiszpania, na końcu Szwecja i zobaczymy, kto trafi. 2-1. Mówimy z perspektywy Polaków cały czas. Z perspektywy Polaków. Nie powiem, że przegramy z Hiszpanią, gdyż mi nie wypada i nie przechodzi mi to przez język, więc dajmy po 1 i ostatni mecz ze Szwecją również po 1. No to ja cię teraz zaskoczę. 1-1, 0-2 i 2-1 dla nas. Także te 4 punkty, tak jak chciałeś, będą zdobyte. Zobaczymy, kto miał rację. Zobaczymy, komu to szczęście dopisze. Oby dopisało po prostu Polakom.